Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Neurofreak i kolejna udana środa z Waszymi ulubionymi neuroterapeutami Maćkiem Duczyńskim i Patrykiem Sobotką. I dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać. Będzie temat w miarę luźny, zahaczymy w ogóle temat placebo, czy tak jakbyśmy w innych podcast nie rozmawiali, ale... Okej. Okay. Ciekawa rozmowa. Słuchaj, ciekawą rozmowę wynalazłem i ona była takim po prostu katalizatorem, gdzie w mojej głowie zaczęło się dziać więcej, bo dotyczyła ona podejścia z jakiegoś takiego niekonwencjonalnego, nazwijmy jakiejś medycyny niekonwencjonalnej, tam była oczywiście przywołana jakaś biologia totalna, jakieś inne rzeczy, niekonwencjonalne nazwijmy to, nie? Nazwijmy co, wszystko ten worek medycyną niekonwencjonalną, czyli taką, gdzie w szpitalu tego nie uświadczycie. Mhm. Już nawet nie mówiąc o tym, co tam było jako choroba opisywana, czy to było spoko, czy nie spoko, ale dyskusja była bardzo ciekawa, bo było porównywane, że okej, jakby takie leczenie może komuś pomóc, jest to trochę jak religia, bo jak jesteś w jakiejś religii i bardzo mocno w to wierzysz, to jesteś w stanie mieć jakieś efekty, wiesz, uzdrowienie choćby nawet, no nie? Mm-hmm. A w medycynie tak naprawdę to efekt jest taki sam, bez względu na to, komu to podamy jakiegoś wyznania, jak dam komuś paracetamol, to efekt będzie taki sam, jak zrobimy operację, to efekt będzie taki sam. Mm-mm. No myślę, właśnie, że nie. Ale ja wiem, że ty myślisz, że tak jest, że nie jest tak właśnie i zaraz sobie możemy to rozbić na czynniki pierwsze, bo jak jeszcze mówi się o tym, że okej, w takiej medycynie konwencjonalnej placebo odgrywa dużą rolę, no to w operacjach nie odgrywa żadnej, bo przecież wycinasz, wklejasz, wkładasz i jest okej. I w lekach też nie ma czegoś takiego, bo przecież oni dbają o to, żeby to nie było placebo. Nie, tak. To jest w ogóle błąd myślowy. Tak, ale pomyśl sobie teraz, tak? Mm-hmm. Czy oby trochę tak nie jest? Czy oby tak ludzie nie myślą? Być może myślą. I wydaje mi się, że to jest właśnie temat, na który ja się już natknąłem któryś raz, że właśnie takie myślenie jest. I myślę, że to jest warte podukowania pod kątem tego, gdzie te placebo jest spotykane, czym te placebo jest, czy jesteśmy w stanie go wyeliminować i myślę, że to będzie dla wielu osób takie zaskakujące. Mhm. Dobra. I jednocześnie na końcu być może wyjdzie to, że nieważne z czego korzystasz, jakby efekt może być różny, no nie? No bo nie każdy reaguje tak samo na identyczne leki. Mhm. I nie każdy, bo gdyby było tak, to oczywiście każda operacja byłaby skuteczna, to znaczy, że po tej operacji, na przykład dolegliwości ulewskropienia pacjenta, na przykład już ich nie ma. A dobrze wiemy, że nawet przy teoretycznie prostych operacjach efekt może być bardzo różny. Tak. A może nawet być pogorszona sytuacja, pomimo tego, że badania bardzo wykazywały, że tam jest na przykład ta przepuklina, tam jest ten problem z dyskiem, wytnijmy ten kawałek i będzie super. Może być nawet jeszcze inaczej, może być bardzo fajny efekt, mimo tego, że nie zostało tam nic zrobione. No właśnie i teraz tak, możemy sobie zacząć w ogóle od efektu placebo, bo myślę, że efekt placebo każdy kojarzy, czym on jest. No tak przynajmniej mniej więcej, bo z definicji... No tak, bo z definicji placebo to będzie każdy środek. Albo działanie, bo to jest środek, no nie? Znaczy generalnie w definicji jest, że to jest podawany środek, okay. Ale można to myślę śmiało rozszerzyć o działanie, które powinno być obojętne fizjologicznie dla naszego organizmu. Czyli na przykład to, że przyjdziecie do terapeuty i on teoretycznie wam nic nie zrobi, bo was potrzyma za głowę, tam się nie powinno nic zmienić docelowo. Na przykład. Albo tylko porozmawiacie. I tak się czasami konstruuje w ogóle do badań naukowych jakiś efekt placebo. Czyli na przykład można podłączyć pacjenta pod elektrostymulację, na której nie ma ustawionego żadnego natężenia prądu. Nie? Mhm. Czy pacjent teoretycznie ma elektrostymulację, bo jest pod sprzętem, ale tam się w ogóle nic nie dzieje. Tak. Ale widzisz, na przykład jak jeszcze powiedzmy, że nam się nawet u nas się spotykamy coś takiego, że na przykład powiesz, napiszesz na Instagramie albo na Facebooku, gdziekolwiek, nagrasz materiał, że miałeś takiego pacjenta i miał on powiedzmy problemy, niech nie będzie takie super oczywiste, ale jakieś natury wisceralne, tak? Mówimy o tobie, więc może być natury wisceralne. Może tak być. Może tak być. I ktoś na przykład powie, ta twoja terapia to głównie opiera się na placebo, no nie? Okay. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Znaczy wiem, że powiesz, że okej, masz to gdzieś, ale jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, że ktoś tak powie.
Możliwe. Bo ktoś tak pomyśli, na przykład, że okej, ale na przykład nie mówi się o efekcie placebo po ingerencji chirurgicznej, że a to twoje operacje wycinają okładki z placebo. No na pewno rzadziej. Wydaje nam się, że to jest taki poważny zabieg, nie? Bo, a nie, znaczy nie to, że rzadziej występuje, tylko rzadziej się o tym myśli w ten sposób. Tak, rzadziej się myśli, dlatego że no znowu, jakbyśmy sobie tak pomyśleli o tym w sumie, jak myśli większość osób ze społeczeństwa, no to operacje od razu nam się kojarzą z czymś bardzo poważnym. Tak. Musisz się przygotować do operacji, więc jak masz tam, powiedzmy, coś się dzieje z kolanem, nie? Jak już mówiliśmy o jakiejś łąkotce, no to coś się wydarzyło, próbowałeś pewnie jakiegoś tam leczenia, poszedłeś na diagnostykę, miałeś robiony, wiesz, rezonans, tomografię, cokolwiek, nie? No i się okazuje, że tam twardo, czarno na białym i biało na czarnym w przypadku rentgenu pokazane, że jest uszkodzenie. Mhm. No i teraz idziesz do lekarza, który ma duży autorytet, on ci tutaj mówi, że no w takim przypadku to trzeba po prostu operować. No i później przygotowujesz się do tej operacji, może masz jakąś rehabilitację przedoperacyjną, później masz cały ten zabieg, później masz te szwy i to w ogóle, wiesz, strasznie długo to wszystko trwa i to jest jakby cała wielka ceremonia przygotowania się i w ogóle całej operacji. Więc ona sama w sobie już sprawia, no, że ten efekt placebo jest, ale z drugiej strony wydaje nam się, że skoro zostały zastosowane takie namacalne narzędzia, no to musi mieć duże znaczenie kliniczne. Mhm. No bo skoro został użyty skalpel, przecięte tkanki, no są dowody na to, że obiektywnie coś tam się wydarzyło. Tak, a znane są historie ze świata medycyny, tak zwanych fikcyjnych operacji, gdzie był, wiadomo, przygotowania, badania, wiedza, pojawią się na sali operacyjnej i operacja jest sfingowana. Trochę, tak, czyli były na takie przykład, badania robione. Tak, żeby wam wytłumaczyć, co chodzi, no to po prostu pacjent ma puszczoną operację na po prostu, że coś jest robione, a jednocześnie są tylko przykładowo nacinane tkanki powierzchowne, że tam niby rzeczywiście jakieś urządzenie wjeżdżało i jakaś kamerka i była jakaś operacja artroskopowa, po czym nie jest robione kompletnie nic. I pacjenci na przykład, którzy mieli powiedzmy wydawałoby się jakieś ograniczenia ruchomości, które by wynikały z uszkodzenia struktury, na przykład nie miały na przykład ograniczeń ruchomości. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że macie sztywne kolano, no nie prostuje się to kolano. I okazuje się, że na rentgenie widać, że no po prostu łąkotka blokuje pełen wyprostego kolana. Więc jest operacja, która ma spowodować, że ta łąkotka zostanie wycięta, albo usunięta całkowicie, albo wycięta częściowo, już nieważne. I po czym ktoś wam puszcza jakby operację, która jest udawana, no bo nie można tego inaczej nazwać, po czym wy po tej operacji na przykład wstajecie i macie pełen wyprost kolana. Może tak być. Może tak być. Znaczy, może tak być. Pamiętam, to był jeden z takich pierwszych tekstów na blogu Projekt Masaż, które jeszcze były. Tak, bardzo tak. Dawno temu. Pamiętam, sam zapisałem. Wiem, że z tym pisałem, tylko ty tak, mówię, no, dlatego tak mi się wydawało, że skądś kojarzę to. Tak, bo nawet już o tym mówiliśmy, o tym, tak, było tak, tak ciekawe i nawet ja wiem, że to może być zaskoczenie na przykład dla ludzi, którzy w ogóle nie siedzą w pracy z człowiekiem, ale to jak mówiliśmy o tym na szkole na przykład i okazuje się, że takich badań placebo operacji można trochę znaleźć. Trochę jest ich stosunkowo mało, no bo trudno jest uzyskać zgodę komisji bioetycznych do takich badań, poza tym one trudno powiedzieć, co miałyby udowadniać, tak? Także nie jest to specjalnie spektakularnie potrzebne znaczy, w rozwoju powiedzmy przemysłu medycznego. O. Przemysłu medycznego na pewno nie, ale jeśli chodzi o zrozumienie... Jeśli chodzi o zrozumienie ludzkiego ciała, to moim zdaniem bardzo potrzebne. To pokazuje, jak olbrzymie znowu. Jak słuchaliście ostatniego podcastu, tam padło to określenie, pomimo tego, że możecie nie widzieć tego po sobie, jak duże możliwości jakby regeneracji mamy, kiedy odpalimy pewne mechanizmy. No bo dla mnie placebo to jest takie coś, co odpala po prostu twoje ciało do zdrowienia. To może być myśl, to może być lek, który nie jest lekiem, bo na też przykładzie swoim być może doświadczyliście czegoś, że nie wiem, boli was głowa, boli was ząb i bierzecie jakąś pigułkę do buzi, mija 10 sekund, was przestaje boleć. Nie ma możliwości, żeby to zadziałało w tak krótkim czasie. To nawet kokaina tak szybko by nie zadziałało. No tak. Wciągnięta, już nie mówię kokaina, którą by kiedyś na pewno tak nie zadziała szybko. Wciągnięta nosem tak nie zadziała szybko.
A tutaj po prostu ja pam i to nawet jak się, co jest ciekawe, bo nawet jak wiesz o tym, że to nie może zadziałać, to i tak działa. Czyli równie dobrze można by tego leku nie łykać, tylko wziąć coś, co imituje ten lek. Wyobrażasz sobie, że nie wiem, Mensa, Mentosa. Ten Mentos spowoduje, że mi głowa nie będzie bolała, no nie? To jest ten magiczny Mentos. W tym momencie łykam i za 10 sekund nie boli mi głowy. Łykasz? Możecie zrobić takie doświadczenie. Będzie ciekawe. Możecie. W ogóle ciekawe z efektem placebo to, że on w dużej ilości przypadków działa nawet wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy poddawani pod zabieg placebo. No. To jest ciekawe, że macie jakiś swój problem zdrowotny. Wiecie, że lekarz poda wam sól fizjologiczną. Wiecie to, idzie do lekarza, jest w ogóle super, on podaje sól fizjologiczną i wy czujecie się świetnie. Czy nie można było tej soli wziąć do domu? Nie. Trzeba lekarza. Tak, potrzebne jest, znaczy w ogóle w... troski, zrozumienia. Tak. No między innymi, no bo w ogóle w efekcie placebo też chodzi o to, że my musimy, no tak w cudzysłów, ale dać do zrozumienia naszemu organizmowi, że my podejmujemy jakieś działania w tą stronę, żeby jemu było lepiej. Czyli jak się na przykład zapiszesz do lekarza, to już się zazwyczaj czujesz lepiej, albo jak już siedzisz w poczekalni u lekarza, no to już się tak czujesz w sumie, że kurczę, nawet nieźle, nie? Dzisiaj miałem taki przypadek w gabinecie, gdzie też pani ma dosyć duże bóle kręgosłupa, właściwie całego, od kości krzyżowej praktycznie po... Potylicę. Nie, 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 właśnie nie po potylicę, ale po górny piersiowy, po górny szkoda. Piersiowy, prawie cały, bez szyjnego. Okej. Okay. I taki opasujący. I mówi, że generalnie boli cały czas. No ale nie dzisiaj, no bo wiadomo, właśnie do mnie przyszło, nie? Tak, znaczy to jest sytuacja znana, myślę, że każdemu terapeucie. Ja nawet nie wiem, czy o tym nie mówiłem w podcaście. Jeśli mówię, to powtórzę się, ale jest mała szansa, że oglądacie wszystkie odcinki, więc powiem to jeszcze raz. Gdzie pacjenci, którzy na przykład zapisują się, wiesz, jakby w poniedziałek stwierdzają, że trzeba coś z tym zrobić. Więc odpalają sobie grafik, mój, twój, kogokolwiek, i wpisują się na czwartek i już od poniedziałku jest lepiej. Mhm. I oczywiście przychodzi w czwartek i on nie wie, z czym przyszedł. Już jest super, no nie? Już jest super i moi pacjenci często powtarzają, mówię, nie wiem, czy dobrze do pana wszedłem, bo zapisałem się, już jest naprawdę okej okay i nie wiem, czy pan sobie poradzi, w ogóle jak mnie nie boli, to czy możemy to pracować. No, spoko, jakby mi jest potrzebne, czy to boli, czy nie boli. Dajmy sobie radę. Ale to też pokazuje, to jest cudowne, moim zdaniem takie badania są bardzo potrzebne, bo pokazuje, że my nie jesteśmy tylko ciałem. Takim, że wiesz, że po prostu nie tylko strukturę są problematyczne, nawet w takich tematach, które wydawałyby się, że są strukturalne, przynajmniej dyskopatia, no wydaje się, że to jest strukturalny problem. Że tam po prostu czarno na białym albo biało na czarnym jest widoczne, tu wystaje, tu drażni, tu boli. Mhm. Te problemy, które opisujesz, no są idealne jak właśnie do tego zaburzeń krążkami zakrążków właśnie w tym segmencie. Bo w tym segmencie wychodzą takie nerwy, które biegną tu i tam i po prostu ten ból jest związany z tym. Mhm. Myślę, że jesteśmy trochę za bardzo przyzwyczajeni do myślenia... Tak, dokładnie tak. Do myślenia o naszym ciele jako maszynie. No bo nawet jeśli myślimy po prostu o tym, dlaczego czujemy, że coś nas boli, to przecież nie jest do końca zjawisko strukturalne, no bo odczucie bólu jest bardzo subiektywne, one jest wielokrotnie modyfikowane i poza tym jest tak naprawdę elektryczno-chemiczne, no bo mamy po prostu informacje o uszkodzeniu tkanki, bądź o jej przeciążeniu, naciągnięciu, cokolwiek, mamy przekazywane no, drogą nerwową, no więc to jest droga, albo po prostu jest to impuls elektryczny, albo jest to chemia, po prostu nasz neuroprzekaźniki przeskakujące przez szczelinę synaptyczną i później wielokrotnie modyfikowane, interpretowane przez naszą w ogóle świadomość. Tak, no i widzisz, jak już myślimy w kategoriach, aha, czyli na przykład co jest w stanie zmienić impuls elektryczny albo tą chemię w organizmie? Wszystko. Wszystko. Myśl nawet, no nie? Stąd się okazuje, tak, że jakby pozytywne myślenie albo jakieś tam podejście, albo wizualizacja, albo afirmowanie po prostu może kogoś wyleczyć. Tak, nie? Jest w ogóle banalna sprawa. To już jest właściwie niepodważalne. Mnóstwo badań pokazuje. Dobra, okej. Okay. Myślę, nie, że no nie wiesz, będziesz chciał. Nie, ja nie chcę tego podważać. Tak, wiem, tak, że tak. To będzie fajne. Chodzi o to, że medytacja A, no nie, obniża no to... poziom bólu. Mhm. Bo po prostu go modyfikuje. Tak. Ale na przykład ostatnio sobie słuchałem podcastu, mogę też zdradzić, to jest jakby Mediteusz na YouTubie, Spotify'u. No i akurat był taki temat, który mnie nawet interesuje, jest fajny, dotyczących mudr, no nie?
Czyli to też jest, nazwijmy to jakoś taka medytacja, joga twarzy, znaczy to się mówi joga rąk, no nie, że coś tam robisz z rękoma. No oczywiście wiemy, że olbrzymia, akurat to nie było w tym podcaście, ale powiedzmy idąc na przykład dalej, na przykład wiedząc, jak mocno masz unerwione ręce, no nie, co tam się dzieje w mózgu w sytuacji, kiedy stymulujesz te ręce. I się rzeczywiście może okazać, że tam proces eksplozja, wiesz, energetyczna, czy tam elektryczna, możemy powiedzieć, czy chemiczna. I są różnego rodzaju, tam na przykład odpisywał autor i tam jego znajomi, w sytuacji po prostu konkretnych bólu, na przykład użycie mudry zmniejszającej ból, albo mudry zdrowienia, albo czegoś takiego, no nie? Gdzie tam układasz sobie, to też pewnego rodzaju medytacja, no bo nie robisz tam mudry i kroisz chleb, no nie? Tylko to jest dalej, wiesz, siadasz, jesteś w tym stanie, bawisz się tymi rękoma, dotykasz poszczególnych struktur, oddychasz sobie, mija kilka minut, jest to forma medytacji z intencją. Tak. Nakierowanej na konkretne działanie. To nie jest tak, że podycham sobie, żeby było fajnie. Tylko po prostu skoncentruję się teraz tak tutaj, żeby ten ból się zmniejszył. No i ten ból się zmniejsza. Mhm. Tak, możecie poczytać sobie o mudrach, jak na przykład nie wiecie, co to jest, tak wejdziecie do jakiegokolwiek kościoła, to tam zobaczycie, że większość świętych ma jakieś dziwnie skrzyżowane ręce. Albo Jezus, palce. Budda nie był święty, w świętych kategoriach, ale po prostu, no jakby różne gesty, które są po prostu od zawsze w sumie z ludzkością. Odkąd malujemy i rysujemy i coś robimy. Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. No, możesz zobaczyć, że jaką mudrę najczęściej Jezus robi. Albo Odyn. Odyn. Wszyscy robili, no nie? Tak widzisz sobie, to coś tymi rękoma dziubią. No tak. Więc to jest ciekawy dalej temat. No, więc myślę, że idąc sobie dalej, to nie ma za bardzo różnicy. Oczywiście jest taka, że jedne rzeczy są troszeczkę bardziej przebadane, drugie trochę mniej, bo jedne są bardziej oczywiste, takie zrodynkowe, mechanistyczne, które się bardzo łatwo bada. Także mam jakiś problem strukturalny, zrobimy operację, jest lepiej albo nie jest lepiej, no nie? No bo myślę, że dużo trudniej byłoby na przykład badać różne korelacje przenowosłodkowe z tematów biologii totalnej, albo ustawień hellingerowskich, albo jakichś theta healing, no wiesz, jakby kurde, co tam badać, no nie do końca, jakby tam możesz, jedynie co możesz badać, to czy na przykład ktoś się czuje lepiej, czy nie. No tak, no w ogóle jeśli chodzi o... Bo wiesz, do badania jest potrzebny bardzo precyzyjny algorytm postępowania, no nie? Na przykład no jak badasz psychoterapię, masz algorytm postępowania na przykład dla osób z depresją, zadajesz konkretne pytania, dochodzisz do konkretnych rzeczy, dajesz konkretne zalecenia i zbadasz, czy ten protokół działa na ludzi z depresją. Ale na przykład chciałbyś zbadać coś takiego, co nie ma protokołu za bardzo, no bo to jest interpretowane w zależności od tego, co wyjdzie. Tak, znaczy można to po prostu badać metodologicznie jakby w inny sposób, na przykład tak jak się też często bada osteopatię albo jak się bada psychoterapię, to po prostu ustawia się tam, znaczy zakłada się, że jest potrzebna jakaś ilość zabiegów, które... Znaczy, gdzie badasz efekt też jakby po... Gdzie badasz efekt jakby po nich, ale też nie zawsze masz wyszczególnione, co było robione, nie? No bo na psychoterapii no tak samo trudno będzie z góry ustalić, co powie psychoterapeuta, no bo nigdy nie wiadomo, co powie pacjent, tak? Więc chyba to się takie wydaje... nurty, gdzie na przykład terapeuta nie mówi, tylko słucha. Tylko słucha. To wiesz, i to notuje. Nic nie powiesz. No to być może tak. To można byłoby to sprawdzać. Ciężko jest mi też uznać, czy to na pewno jest psychoterapia, nie? Tego się troszeczkę więcej ostatnio. Jak jeszcze powiedzmy niedawno kojarzyłem większość nurtów, na przykład teraz jest w stanie ktoś mi przed pacjent powiedzieć, że chodzi na psychoterapię jakoś, ja tak mówię, jakby... Aha, nie, że nie znasz bardzo, nie? Niekoniecznie wiem, jak oni tam pracują. Więc to jest też metoda, która się bardzo dynamicznie rozwija. Oczywiście jest ona potrzebna, bo jednak ten psychika bardzo mocno wpływa. Minus jest tego też taki, że dużo w tych nurtach, tak samo jak fizjoterapeuci nie uwzględniają psychiki, tak psychoterapeuci nie uwzględniają ciała. Prawda, to było często śmieszne. Nie. Co? No najczęściej nie. No to jest smutne trochę jednak, bo to jest jakby... Jakby, no znasz jakby powiązanie, jakby tak, tak, ze tak, ja wiem, tylko znowu wydaje mi się, że to jest trochę narzucone przez schemat tego, jak my się uczymy, nie? Więc my jako fizjoterapeuci, jak jesteśmy przez całe studia ostro edukowani w zakresie narządu ruchu, no i mamy trochę gdzieś tam zajęć z psychologii, ale one są, no nie wiem, jak ja pamiętam te nasze zajęcia znaczy, z psychologii, to one... z innym człowiekiem.
No one jakby nic nie wniosły, nie? Pamiętam jedne zajęcie o wypaleniu zawodowym i później jakieś jedne, gdzie oglądaliśmy film o człowieku, który miał, no chyba był w śpiączce w ogóle, czy coś takiego, nie? Efekt motyla? Nie, na szczęście nie, ale... Nie, to jest... Coś o skafandrze to było. Coś było. Coś o... Być może tak. To jakby kojarzy. Ale, znaczy jakby... ten film kojarzy, ja nie wiem, czy to był ten, ale never mind. Jakby chodzi o to, że wychodząc ze studiów z fizjoterapii zazwyczaj nie mamy pojęcia o psychologii na przykład. Przepraszam, niczym. No nie chciałem, żeby to wybrzmiało, ale nie tak, masz, no nie masz pojęcia. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale na przykład jedną z grup pacjentów, z którymi się mi najtrudniej pracuje, to są młodzi fizjoterapeuci. Młodzi fizjoterapeuci, którzy są na studiach pod koniec albo na samym początku swojej drogi, gdzie bardzo mocno zakładają, że na 100% wiedzą, jak to ciało działa. A tak, to teraz akurat przez chwilę chciałem powiedzieć, że nie pamiętam za dużo takich sytuacji, ale właśnie sobie kilka przypomniałem, tak, gdzie no ciężko. Ciężko, bo mam wrażenie, że czasami takie osoby są tak święcie przekonane o tym, co im jest, że wręcz mają na siebie gotowy pomysł, jak powinna wyglądać terapia. Właśnie, i znaczy mi się też zdarza to i na przykład wtedy bardzo szybko staram się w bardzo kulturalny sposób, ale tak ściągnąć się do operatora, że jeżeli po prostu twój pomysł jest dobry, to dlaczego do tej pory nie działał? No bo to nie jest tak, że wiesz, jakby z pierwszą pierdołą lecisz do kogoś, tylko wiesz, jakby próbujesz sam coś zrobić, poruszać się, wiesz, z kolegą na przykład popracować trochę na jakichś zajęciach, coś zrobić, że wiesz, a rozluźnij mi tutaj, wiesz, najszerszy grzbiet, bo mnie boli ręka, no nie? No i rozluźnisz się, kurde, jakby nie, no nie? I dopiero wtedy stwierdzasz, że trzeba zainwestować, jakby wydać pieniądze gdzieś, iść do kogoś, co jest troszeczkę starszy, może ma więcej doświadczenia, może będzie wiedział, no i idąc do takiej osoby fajnie byłoby no i z takim otwartym podejściem, a zobaczy, no nie, no bo jakby moje pomysły nie działają, więc może jego. Tak, ale faktycznie też się z tym spotykam, nie? Tak, więc to jest jakby dla osób, jak się wybierać do mnie albo do Maćka, do kabinetów, to po prostu fajnie było mieć po prostu otwartą głowę, albo wcześniej wypróbować wszystkie inne metody i zobaczyć na przykład, że nie, no to wtedy jest na przykład, o, mi się na przykład z takimi pacjentami pracuje super, kiedy oni już byli po prostu w wielu miejscach, próbowali, na początku wiesz, próbujesz klasycznych rzeczy, tak? Jak mówiliśmy sobie o temacie, jak mieliśmy odcinek dwa odcinki wcześniej, mówiliśmy sobie o rezonansie. Tutaj mówiliśmy sobie o tym, że na przykład, nie wiem, w moim przypadku, jak miałem zapalenie oka, to pierwszą rzeczą, to przyszedłem do głowy, idę do okulisty, tak? A później idę sobie do kliniki oka. A później jak mówię, o, coś nie idzie tak, jak powinno, to idę sobie do pani, która robi niekonwencjonalne rzeczy. Nie wiem właśnie, czego mnie teraz zapalenie oka, to bym poszedł pierwszy do niej. Dalej, no nie? Tak, ja myślę, że nadal poszedłbym do okulisty. Tak, mówisz, jakby wykluczenie takich czerwonych flag, no nie? Tak, ważnych rzeczy. Tak. Tak samo jakbym na przykład miał, wiesz, jakby nierównomierną pracę serca. Był taki moment w moim życiu, że miałem nierównomierną pracę serca. Tak, ale poszedłem sobie do kardiologa. To było ciekawe. Nic mi nie powiedział ciekawego. Kardiolog powiedział, że pediatria. Super serce. Po prostu nie wiem, co ja w ogóle chcę. Ja mówię, chcę na KG. Mówi, no po co to panu? Nie, no fajne, co, że chcę KG. No bo się umówiłem z naszym znajomym, takim, o którym dzisiaj już mówiliśmy wcześniej, panu lekarzu. Doświadczonym bardzo panu lekarzu, takim, który po prostu... Który wiedział. No, wiedział na 100%. I on na podstawie tego EKG, gdzie lekarze nie widzieli, że tam coś jest, on dokładnie wytłumaczył, co mi się działo. No, kwestia doświadczenia. Kartkę, no nie, to jest ciekawe w ogóle. To mi to mnie, że jednak ta interpretacja badań jest taka prosta. On patrzy na samą kartkę, też wygląda opis EKG. No wiem. On jest trochę mniej skomplikowany niż na przykład, nie wiem, rezonans. Dużo rzeczy masz, no nie, w opisie. W rezonansie, tak tu tkanki, miękkie, twarde, płyny, różne rzeczy. No EKG to jest jednak linia. Tak, kilka załamków. Kilka załamków. No i na podstawie tych kilku zamków mówi, a wiedziałem. I powiedział mi, co tam się dokładnie działo i kiedy to mi to zejdzie. To było najlepsze. Kiedy mi to przejdzie. No i jak było, to powiedział. No nie wiem, tak. Ile by było tym placebo, bo jak powiedział mi pan doświadczony lekarz, to mi przeszło. Znaczy ja chyba trochę pamiętam, o co tam chodziło, więc prawdopodobnie chodzi o to, że ten efekt arytmii, on się po prostu utrzymuje w konkretnych latach życia. Tak, a później pani, po prostu przez... Tak, pan patrzył, ile pan lat, wiedziałem tyle, a to roki, wiecie, super. Tak. No, no to chodzi, że on po prostu statystycznie się tylko w jakimś okresie życia pojawia.
a później nie daje żadnych zaburzeń, nie? Tak, no i od lat minęło już dobry, pewnie z 5 od tego czasu, jest naprawdę, jest naprawdę fajnie. Więc słuchajcie, jak będziecie jeszcze na przykład mieli taką sytuację o... Po pierwsze, warto wiedzieć, że placebo dotyczy wszystkiego. I jego za bardzo się nie da wyeliminować. I to jest jedna z większych bolączek firm farmaceutycznych. Ten efekt, gdyż się okazuje, wiesz, chodzi o to, że tak, podajesz lek, masz 70% skuteczności, podajesz nie leki, masz tak tyle samo. To znaczy, że ten lek nie działa. Nie działa, więc i to jest bolączka, nie można go wpuścić na rynek, a przynajmniej nie powinien go wpuścić na rynek, bo nic nie wnosi, no nie? Oprócz tego, że podajesz sól fizjologiczną, ona nie ma skutków ubocznych, a podajesz lek i on ma zawsze dużo skutków ubocznych. No zazwyczaj nic, tak. Nic nie daje, a trochę zabiera. I to jest największa bolączka, myślę, że firm farmaceutycznych, a dla nas jest to super informacja, że po pierwsze dotyczy to każdej sfery życia, po drugie jest to nie coś złego, bo dużo się często mówi o tym, że a placebo, no i taki, takim typu a, tak, znowu z pogardą, komornik, nie? No, nie? Znowu. Wszystko z pogardą. No znowu myślę, że to... Ja się kiedyś na przykład trochę burzyłem, na przykład ktoś powiedział, że twarde to placebo. A ja to tak, o nie właśnie, to ja tam wiesz, ściskam, naprawiam, rozciągam, napinam i byłem trochę zdenerwowany tym, znaczy zdenerwowany, po prostu taki, że ktoś mi umniejsza, wiesz, umiejętności, bo placebo, a to równie dobrze mógł wodę wypić w domu albo film obejrzeć. Tak, ja to teraz... zawsze lubiłem tak komentować, że no to pacjent też wcześniej stosował placebo na różne sposoby i mu to chyba nie pomagało, skoro musiał do mnie przyjść. A teraz uważam, że jakby cudownie, że to jestem jakoś w stanie pomóc mu, no bo to jest nie moja zasługa, tylko jakoś pomóc mu zaaktywować właśnie ten jego umysł do regeneracji. Jakoś odpali te mechanizmy, coś się wydarzyło, czyli coś się wydarzyło. Być może nawet czasami mogę powiedzieć, że na przykład nie wiem co. Czyli na przykład, bo ta terapia, na przykład twoja czy moja, nie polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu jednej techniki. A nawet jakby polegała, to... Do tych mechanizmów, które one mogły ruszyć, całe kaskady, jest niestety strasznie dużo. I myślę, że po prostu jest uczciwie samemu przed sobą się przyznać, że mało wiemy o tym, co tam się w organizmie dzieje i medycyna w większości jest po prostu oparta na obserwacji, doświadczeniu, stosowaniu niektórych gdzieś tam algorytmów w stanach ostrych i czasami po prostu gdzieś tam eksperymentowaniu w stanach przewlekłych i tyle, nie? No wiesz, ale to jest, bo myślę, że to się dopiero powoli odkrywają takie karty, co w ogóle warto badać, no nie? No bo podejrzewam, że jeszcze niedawno nie było takiego pomysłu typu, to ja pomasuję klatkę i zobaczę markery wątroby. Mhm. W sensie, wiesz, jakby, wiesz, co ma to jedno do drugiego, tak? Mhm. Albo zmanipuluję kręgosłup i zobaczę neuroprzekaźniki, no nie? Albo będę robił wisceralnie i zobaczymy po prostu, czy nie wiem, co tam chciałem powiedzieć ciekawego, ale chodzi o to, że na przykład robisz sobie jakąś taką terapię nakierowaną na, nazwijmy to, układ narządu ruchu i obserwujesz sobie, jak zaczyna się regenerować na przykład ciało na poziomie skóry. To wiesz, okay. Myślę, że od niedawna jest taki trend, że kurde. Jednak przenikanie się tych wszystkich systemów przez siebie. Tak, to znowu raczej wynika po prostu z takiej obserwacji, no bo jak ktoś robi badania, to przecież nie polega to na tym, że siedzą sobie naukowcy w laboratorium i tak myślą, co by sobie takiego wrzucić, takiego z dupy, co nigdy nikt niczego takiego nie badał, to chodźcie sobie coś wymyślimy, nie? I sprawdźmy, czy jak się coś zrobi z mięśniami, to się stanie coś ze skórą. No przecież to tak nie wygląda. To są na początku po prostu obserwacje praktyków, którzy robią różne rzeczy i po prostu pacjenci zgłaszając skutki jakieś uboczne, czy w ramach ciekawostki po prostu opowiadają swojemu terapeucie, lekarzowi o tym, że coś jeszcze się tam wydarzyło ciekawego, no to dopiero zaczyna się też coś badać tak naprawdę pod tym kątem. Nie? W ogóle śmiesznie, ale w medycynie tej konwencjonalnej są takie przypadki, że został wymyślony lek nie na to, a w sumie się z biegiem czasu okazało, że on działa też na coś innego. Nie zmniejsza bólu, ale redukuje padaczkę. No na przykład, albo działa na jedno i na drugie, na przykład tak jak się okazało, że leki na serce świetnie działają też na potencję. Albo leki na płuca. Na potencję. Na potencję. Czyli jakby tak myślę w kategoriach, jakby ma to sens. No, tak powstała Viagra. Początkowo była lekiem dla osób z astmą. A teraz też na przykład dalej się idzie w tym kierunku?
To jest po prostu jeden środek i on jest podawany, to jest ten sam środek tak? czynny, tylko on jest po prostu przepisywany na różne okoliczności. No widzisz, no czyli w tym podcastie jednak możesz dowiedzieć czegoś ciekawego. Jednak tak. No fajnie. I jeżeli pójdzie wam, to ciężko przeskoczyć teraz do efektów terapeutycznych po Viagrze. Więc fajnie byłoby trochę rozszerzyć swoją. W ogóle jest książka bardzo ciekawa w efekcie placebo. Nie kojarzysz? Chyba myślę o tej samej, co ty. Chyba już tej samej. Jak mi powiesz dokładny tytuł, bo teraz ja pamiętam i sobie grzebam ją, a nie pamiętam, po prostu ona się nazywa placebo, czy efekt placebo? Ona się jakoś nazywa... Może podlinkujemy ją na dole. Lek. Ale wiem, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, ja sobie też ją... Ja ją sam wielokrotnie... Ja ją mocno zwertowałem... Przeczytałem w ogóle ze dwa razy i później długo polecałem i jakoś zapomniałem o niej, bo no to dobra, już było to kilka lat temu. Podlinkujmy ją po prostu w linku pod spodem. Dobra, na tak, trzeba ją będzie znaleźć, bo jest naprawdę taka rzeczowa. Fajne jest i to też jak rozszerza, jakby czym on rzeczywiście, ten efekt placebo jest i że on po prostu funkcjonuje, od tego nie uciekniemy, a po prostu warto go wykorzystać. Mhm. Do tego, żeby po prostu czuć się fajniej, bo tutaj też fajną jedną rzecz powiedziałeś, słowo fajne, dzisiaj jest fajne, po prostu słowo fajnie króluje tutaj, bo to jest wszystko fajne. Ale chodzi mi o to, że powiedziałeś, że kurde, ja pamiętam taką sytuację dotyczącą tego, gdzieś tam po raz ogłosiłem jakby tak to jakieś internetowym tworze, że no jakby weźmy pod uwagę to, że to na początku jest praktyka, a później teoria. Zawsze tak się dzieje, no nie? Bo to znaczy tak myślisz w kategoriach każdej osobie, która stworzyła jakiś kurs terapeutyczny. To nie jest tak, że odpala sobie ktoś PubMed i mówi, dobra, czego ja zrobię kurs? Popatrzmy badań, co działa, no nie? Tylko... Sytuacja... Mam nadzieję, że nikt tak nie robi. Wiesz co, teraz myślę o niektórych grupach ludzi, to myślę, że one mogą tak powstawać trochę teraz, co by świadczyło o ich pewnie małej skuteczności, bo najczęściej jest tak, że wprowadza się jakiś sposób myślenia. No są powiedzmy ludzie, którzy, no zabrzmi to nie fajnie, ale trochę eksperymentują na pacjentach. Mhm. Przyznam się, że też należy do takiej grupy. Ja myślę, że po prostu cała medycyna no tak robi, no bo skoro mało wiemy o tym, jak funkcjonuje ludzki organizm, no to niestety no robimy to, co możemy, co najczęściej się sprawdza z obserwacji. Natomiast oczywiście zachowując standardy typu nie szkodzić. Oczywiście. I oczywiście jeszcze do niedawna, powiem ci, zaczął początkować bardzo złą falę. Zapamiętałeś w ogóle bardzo złą falę w moim życiu ostatnio. Jak tak? Przez lata nie miałem pogorszenia zdrowia, nie miałem w ogóle, to się nie działo po prostu. Aha. Czyli najgorszą rzeczą, która wydarzyła się w gabinecie, to było to, że nie poprawiło się. To było najgorsze, co nas spotkało. Mhm. Czyli po prostu wiesz, tak dobieram, staram się ten bodziec terapeutyczny, żeby po prostu nie mieć tego pogorszenia. I powiedziałem to jakiś czas temu tobie, a ty widziałeś, o kurde, a ja ostatnio miałem fest. Po prostu, no, bo tylko takie rzeczy. Jedna technika za dużo. I pacjent po prostu tydzień, no nie? Mhm. I później moja pacjentka po prostu z dwa tygodnie później. Katastrofa. Po terapii starałem się bardzo. I terapia też miała taki charakter bardziej, nie to teraz sobie wyobrażasz, że tym gniotem albo zmanipulowałem wszystkie stawy, w ogóle nie, słuchajcie. Tylko ona miała taki bardziej charakter trochę visceralny, ale bardzo lekko, bardziej energetyczny powiedzie, bo tam była taka praca powiedzmy trochę meridianowa, ale o temacie meridianów też możemy pogadać, bo myślę, że w ogóle myślę o nim inaczej niż ktoś, kto pracuje medycyną chińską głównie, ale ta praca miała taki charakter bardzo subtelny, bardzo energetyczny. No i po prostu tak ją wyłączyło na tydzień z życia praktycznie, konkretnie. No i ostatnio znowu sytuacja bardzo podobna, też tutaj akurat praca już bardziej w charakterze psychosomatyki i też tydzień kiepskiego stanu. Oczywiście docelowo wyszło, przynajmniej w jednym przypadku, w drugim jeszcze nie wiem, bo będziemy się widzieli z tą panią jutro, ale w drugim przypadku w ogóle wiesz, tydzień kiepsko, ale do przodu i teraz jest jakby lepiej niż było wcześniej. Dużo lepiej, że zaczęliśmy pracę, więc jakby na plus, ale to pogorszenie jednak mnie tutaj spotkało, więc oczywiście mówiąc o eksperymentowaniu, to w kategoriach nieszkodzenia na pewno, ale jednocześnie robienia jakichś rzeczy, które nie są za bardzo na pierwszy rzut oka powiązane, albo takich powiązań na przykład nie ma, pod kątem choćby tego, że nie wiem, pracujesz, ktoś do ciebie uderza na przykład i ma jakieś skórne problemy. No niech będzie, co tam takiego popularnego skórnego jest. No łuszczyca. Nie będzie łuszczyca, albo łuszczycowe zapalenie stawów. No i pracujesz z tym pacjentem pod kątem znowu poprawy takiego jego ogólnego funkcjonowania, visceralnie, z postawą, psychosomatycznie, z układem chromicznym.
I chcesz ogólnie poprawić jego dobrostan i się może okazać, że ta łuszczyca też na przykład zmniejszyły się objawy. Mhm. Tak. Ale pamiętam, że dla niektórych było bardzo dużym wykroczeniem. To też na YouTubie się pojawiało u nas pod filmami, kiedy ja pracowałem właśnie z jedną pacjentką, z której miała po prostu spore problemy łuszczycowe. No i taka praca była, no myślę, że my jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jaka. Mhm. Wiesz, oddechowo, no właśnie nie było szaleństw moim zdaniem, też oddechowo visceralna głównie była aplikowana i to było, o Boże, co no, odwalają z neuroprojektu ziomkowie. Już i pogięło. Dziwne, ostatnio nawet u siebie na Instagram rzucałem badania naukowe na ten temat, że u pacjentów była badana, no stosunkowo nieduża grupa pacjentów faktycznie, ale była badana z atopowymi, z atopowym zapaleniem skóry bodajże. I sprawdzano u nich sztywność odcinka szyjnego kręgosłupa i było robione działanie tylko masu szyi. Im się poprawiały i dolegliwości bólowe i stan skóry. Super. No i znaczy wiesz, to dla mnie to też nie jest jakby nic odkrywczego. Bo... Nie, no dla mnie też odkrywczego. Tak, nie, ale... tylko chciałem zwrócić uwagę na to, tak, że to są badania znaczy, na ten temat. Tak, ja myślę, że to dla osób jest jakby super informacja taka, że znowu pracując manualnie masz wpływ na przykład na choroby no autoimmunologiczne, jakieś autoagresyjne, tak? No bo tutaj mówimy o jakichś łuszczycowych tematach. Idiopatycznego pochodzenia też prawdopodobnie większość łuszczyc jest, z tego co kojarzę. Mhm. Znaczy teraz też się dużo mówi o tym, że to jest i chroniczny stan zapalny, i stres oksydacyjny, więc takie czynniki... Myślę, że mamy słowo 2023. Czuję, że będzie stres oksydacyjny. Tak? Czuję, że to tak patrzę, obserwuję... Wiem, ostatnio też o tym dużo mówię. Wiem, ale patrz nie tylko u ciebie. Tak? I powiedzmy gdzieś tam w mojej posiadomości ten termin był, ale widzę, że on się mainstreamowy zaczyna robić. No to dobrze. Dobrze, o tym wcześniej znowu, będzie... znowu się wstrzeliłem. Czyli się w niszę, tak? Stratoksycyjny. Super. Tak, więc fajnie było o tym wiedzieć i podsumowując w ogóle całą naszą rozmowę, myślę, że tak samo duży efekt placebo jest w medycynie akademickiej, jak i tej nieakademickiej. Możliwe. Co ciekawe, ten temat też był badany. Chodzi o to, że on czasami, znaczy obarcza się medycynę alternatywną też tym, że efekt placebo jest w niej większy. Mhm. I faktycznie część badań, które widziałem, pokazywały, że... Ale większy, bo te działania są zrozumiałe? Nie. Tam właśnie nawet ja to z tego wyciągnąłem takie wnioski, po których uważam, że medycyna akademicka to się powinna z tego uczyć. Mhm. Tam były też takie wnioski, przede wszystkim psychologiczne, że jak idziesz na taką terapię alternatywną, to jesteś też często trochę inaczej traktowany przez takiego, powiedzmy, praktyka. No bo jak idziesz do lekarza... Przebierz się, połóż się, no, położy się tam. Znaczy wiesz, jak idziesz do lekarza, no to tak dużo osób przynajmniej to zgłasza, że jest bardzo kiepsko, nie? Różnie. Czasami nawet ludzie też narzekają, że prywatnie. Tak, tak, tak. Memy położy się. Tak, położy się. Tak. Podniesie się. Opuści majtki. Tak. Ale to podobno, no nie wiem, pacjenci też się skarżą na to, że prywatnie też potrafi być bardzo kiepsko. No ale jakby już mniejsza o to. Chodzi o to, że w tym takim systemie zdrowia, tym ogólnodostępnym, często jest pacjent traktowany tak bardzo przedmiotowo, co po prostu dużo osób jakby się na to skarży, a jednocześnie idąc do kogoś, kto zajmuje się taką medycyną alternatywną, poświęca ci znacznie więcej czasu na wizycie, jakby bardziej się angażuje w taką terapię, chętniej wytłumaczy ci, skąd są twoje dolegliwości i po prostu zaopiekuje się tobą bardziej, co nasila ten efekt placebo bardzo mocno. No w porównaniu do 5 minut wizyty, gdzie dostajesz, wiesz, proszę pokasłać, osłuchanie, recepta, następny, nie? Więc prawdopodobnie stąd też ten efekt placebo jest dużo większy. Co uważam, że jest jak najbardziej słuszne, no bo chyba każdy z nas idąc na jakąś terapię oczekuje pomocy i fajnie, gdyby miał możliwość i powiedzieć na spokojnie, z czym przychodzi i zostać przyjęty w jakiś taki godny ludzki sposób, nie? Znaczy, no to wtedy w takim razie rzeczywiście ten efekt może być, bo czuje się zaopiekowana. To jest jakby jedna z kluczowych takich rzeczy, która no, i zrozumiane przez specjalistę. No to rzeczywiście w sumie może być tak, że ten efekt wtedy będzie większy, bo po prostu dużo więcej się dzieje wtedy. I po takich, powiedzmy nawet technicznych rzeczy, bo jednak ktoś wprowadza różne tam działania, ale z takich komunikacyjnych. Mhm.
Tak, dlatego myślę, że znowu zależy, jak zrozumieć takie badania, tak? No bo część osób by mogła powiedzieć, aha, no to ta alternatywna jest z gruntu zła, no bo tam jest efekt placebo, nie? Więc to po prostu wynika z braku zrozumienia, czym ten efekt jest. Natomiast efekt placebo też jest z tym, że po prostu czujesz się lepiej, a docelowo o to chodzi. No tak, docelowo naprawdę, chodzi tak. o to, że my nie chodzimy po prostu, żeby dostać super nowe leki, bo jeszcze nikt ich nie brał. W mojej miejscowości będę pierwszy, który po prostu zaczyna brać ten lek i będę się mógł pochwalić efektami i wrzucić rolkę na TikToka, że ja go biorę. Tylko chodzi o to, że mam jakiś problem, którego nie chcemy odczuwać na co dzień. Po prostu chcemy go zmniejszyć. Chcemy sobie lepiej radzić z życiem, ciałem i tak dalej. Więc jest on jak najbardziej czymś według mnie pożądanym. Chcielibyśmy, żeby po prostu najchętniej byśmy chcieli nie robić nic, żeby nasze ciało się regenerowało i goiło. Placebo non-stop. Tak, powinno być. No właśnie też mi to teraz przypomniało, to akurat tobie mówiłem wcześniej, miałem dzisiaj pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, który ma stwierdzoną chorobę od 13 lat i generalnie jest bardzo pozytywnym człowiekiem. I jak akurat badaliśmy jego układ autonomiczny, to jest on w naprawdę bardzo dobrym stanie. Ale chodzi ci o takie badanie na tabelce? Tak, okay. Robiliśmy normalnie badanie HRV, więc z wykresem, ze wszystkim. Myślę, że część moich pacjentów określających się jako w miarę zdrowych mogłaby dążyć do tego, żeby mieć taki wynik. I wtedy na pewno czułaby się lepiej. A no u niego też, co było spektakularne u tego pacjenta, o którym mówię z dzisiaj, że jego nastawienie jest zupełnie inne. On w pewnym sensie, to tak brzmi dziwnie, ale powiedział, że nic nie jest przez przypadek i że dobrze, że go to spotkało. Tak? Czy jakby on zupełnie odwrócił u siebie spojrzenie na to, dlaczego jest chory, jak on sobie z tym radzi. Tam jednocześnie miał kilka innych przeszkadzajek, tam między innymi w postaci neuroboreliozy, tego, że już siedział na wózku inwalidzkim, no i obecnie chodzi i czuje się nawet nieźle. Znaczy, nie? Docelowo moim zdaniem jakby byłoby cudownie, gdyby każda taka, nazwijmy to, duża przeciwność losu, znaczy to nie można, no dobra, po prostu to jakaś zła rzecz, która, znaczy zła, to też jest jakby takie bardzo subiektywne, czymś zły. Tak, no on po prostu określił, że to dla niego było w pewnym momencie takim motorem napędowym tak. do tego, może żeby coś zmienić w swoim życiu, nie? Gdzie mam to powiedzieć, że każdy stres duży, który się wydarzył, no powinniśmy sprawić one wnioski jakby po co to było, co mi to dało, czego ja się z tego nauczyłem, no nie? No i się okazuje, że po prostu nauczył się, że nie wiem, dbanie o swoje na przykład zdrowie jest ważne, tak? Wyznaczanie od granic jest ważne. Czyli jakie zmienił sobie listę priorytetów w życiu. Natomiast wiesz, jakby mówiąc o tych swoich pacjentach, którzy są teoretycznie zdrowsi, tak? No to jakby, nawet jakbyśmy poszli, wiesz, w kategorię jakby zdrowia jako dobrostan, wiesz, on może mieć po prostu czuć się psychicznie dobrze, bo miał, nie wiem, załóżmy, hipotetyzuję oczywiście, nie, kompletnie nie znam twojego pacjenta, ale tak jak no, widzę po swoich, na przykład, wiesz, być w jakimś toksycznym związku, zachorować, się okazuje, że jak zajmę się sobą, to sobie zostawiła i odżyłem, no nie? I się okazuje, że kurde, jednak ważne jest jednak moja przestrzeń i dbanie o mnie, a nie o kogoś innego, no nie? Więc dużo się mogłoby wydarzyć, więc się okazuje, że ten pacjent po prostu może jakby kojarzyć, czym jest w ogóle słowo dobrostan. Może tak fizyczny, być. Fizyczny, psychiczny, społeczny, tak, duchowy, tak, tak. Dużo tego jest. W tych kategoriach, jakbyśmy rozpatrywali zdrowie, to mało takich osób jest. Ale to ja bym sobie życzył, żeby moi pacjenci mieli takie cudowne wnioski. Czasami zdarza się, że po naszej pracy, nie krótkiej, ale najczęściej takiej dłuższej, takie wnioski wyciągają, że kurde, jednak ten problem był mi potrzebny. Ta choroba była mi potrzebna. I to są super, bo się okazuje, że ja naprawdę wyciągnąłem, nauczyłem się maksymalnie dużo z tej sytuacji stresowej, która mnie spotkała. I my docelowo powinniśmy mieć takie refleksyjne rzeczy, żeby wyciągnąć wnioski z tych rzeczy, które nas spotykają. Z każdych, z tych fajnych, niefajnych. No. I to na pewno było, tak. Okej. Okay. I dzisiaj może okazać, że taka choroba, schorzenie na przykład jest momentem, kiedy mogę zwolnić i w ogóle pomyśleć o tym. Bo na przykład... No, on właśnie mniej więcej w ten sposób to określał, nie? Dlatego to było takie bardzo inspirujące, no bo na przestrzeni lat z pacjentami akurat chorującymi na stwardnienie rozsiane miałem dosyć dużo do czynienia, bo tak w ogóle początek mojej pracy jako fizjo
to był związany z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. No i tam już zauważyłem, że od tego mentalu tej osoby chorej zależało to w ogóle, jak ona cała funkcjonuje. Mhm. Część z nich to nawet po prostu uznała, że oni to nie są chorzy. I ci się czuli najlepiej. Tak, no super. To brzmi, no bo, wiesz, bo docelowo masz stwardnienie rozsiane i nie masz. Jakby jaka jest różnica w dbaniu o siebie? No to jakby teoretycznie nie powinna być żadna. Mhm. Czyli dalej się, czy jestem chory, czy nie powinien się, wiesz, dobrze odżywiać. Dbać o to, co się w mojej głowie pojawia. Dbać o swoją aktywność. Jakby nic się nie zmienia. Mhm. A my czasami potrzebujemy po prostu, wiesz, jakby na przykład diagnozy albo czegoś, żeby w ogóle zacząć cokolwiek robić. Ja akurat u mnie w przypadku chorób, problemy reumatoidalne się pojawiają stosunkowo często. No i ktoś mówi, że on nie będzie tego robił, bo nie wie, czy po prostu musi iść do lekarza zobaczyć, czy jest chory. Mówię, no dobra, powiedzmy, okej, okay, masz. Co to zmieni, nie? Masz RZS, super, no nie, jakby i co teraz? Oprócz tego, że dostaniesz więcej leków, w sensie, które oczywiście mogą być przydatne, bo się może okazać, że w fali zaostrzenia, no jednak masz silne dolegliwości bólowe, nie możesz nic robić, więc okej, wtedy leki, super, tak? Ale kiedy nie ma zaostrzenia, no to co? Jakby nic się nie zmienia. Dalej powinien się o siebie dbać. Dokładnie tak. No, to jeśli nie mamy, jakby mamy wskazania do terapii, no bo ktoś się czuje kiepsko, więc moim zdaniem to już jest wystarczające wskazanie do tego, żeby się po prostu kimś zająć, tak, i mu znaczy, pomóc. Wskazania do terapii jest, myślę, że dużo osób po prostu nawet nie wie. Możemy jakiś zrobić odcinek typu lista wymienia wskazań do terapii. No ale ona byłaby w sumie nieskończona albo bardzo krótka. Pod tytułem każde wrażenie, że coś jest nie w porządku w twoim organizmie i po prostu nie czujesz się w pełni zdrowy, tak, nie? Tak, ale wiesz, na przykład, bo jest, i ona mogłaby, raczej powinna być trochę dłuższa, no bo się okazuje tak, że te wszystkie mity typu, no tak, ale to mieszkam w dużym mieście, wszyscy tak mają. Albo wiesz, jak no w moim wieku to, jak, bo mój tak, zobaczę, jakby był pan w moim wieku. To co? To by też pana tak wszystko bolało. No na bank. No a jednocześnie, a wcześniej, wiesz, godziny wcześniej był pan, który był na przykład starszy od pani, która mówi to, no nie? Wcale go to nie bolało. Nie bolało go to. Miał być może coś inny problem. Może nie ma żadnego przed na profilaktykę. Bo kiedyś go bolało, ale potem go przestało boleć. I na przykład teraz ma lat, miałem takich pacjentów, którzy mieli powyżej 60 i mówię, że to jest moment, kiedy on się czuł najlepiej w swoim życiu. To jest już jakby, dobrze. 60 to jest jakby oceniany jako osoba stara. Już siła wieku minęła. My już też jesteśmy w takim wieku, że już nam pacjenci mogą mówić o tym, że już jak oni są w tym samym wieku, to że już jest po gwarancji, nie? Porównując, mój stan zdrowotny w wieku teraz tym wyłączył się właśnie aparat, ale to jest nieważne, po prostu pójdzie coś tam, wiesz, wrzuci się tak plansza jakaś, że się skończyło. Nawet nie wiem, kiedy się skończyło, ale chyba przed chwilą. Aha. Na szczęście dźwięk dalej działa. Super. Skończył się... Na przykład teraz czuję się dużo lepiej niż mając lat 23 na przykład. O, to ja też, bez porównania. Tak, byś gruby po prostu, to jest, wiesz, no tak. Byłeś otyłość to była. Była. To była otyłość. Tak. No więc wiesz, jakby można, no nie? Jakby, czy mogę się czuć lepiej w 43 latach? Jest szansa, że tak. Mhm. Idąc w bardzo niekonwencjonalne rzeczy, które robiłem, które zakładały się możliwości potencjalnej twojej przyszłości. Okej. Okay. To myślę, że tak. Myślę, że będzie super. Przyjmuję super. No więc fajnie, rozwinął nam się troszeczkę temat, ale po prostu słuchajcie, dbajcie o siebie, niezależnie czy jesteście chorzy, czy nie. Warto to zrobić, bo myślę, że dużo osób nawet nie wie, jak można funkcjonować. Ja też nie wiedziałem, jak w wieku 23, jak można funkcjonować. Myślałem, że to jest limit. Mhm. Tak, wtedy czułem się kiepsko, już myślałem, że no, starszy będzie coraz gorzej. Ale naprawdę można funkcjonować świetnie i to się przekłada na potem wszystkie sfery życia. Wystarczy po prostu zacząć po prostu cokolwiek robić. Przynajmniej trzeba dużo. Cokolwiek. A później sery jest taki, jesteś, wiesz, chcesz więcej, tak, zachłany tak, się, tak, robisz tak. więcej i po prostu jesteś nad człowiekiem później. Tak to się kończy. Kerosem. Półbogiem. Coraz lepiej. No. I po prostu myślcie o efekcie placebo jako czymś, co wam może po prostu pomóc. No i tyle. Cieszcie się zdrowiem. A jeżeli po prostu coś wam jest nie tak, to wbijcie do nas. Będzie super. Tak. To pomożemy wam zarówno w osiągnięciu własnego efektu placebo, jak i być może usuniemy kilka przeszkadzajek na drodze do tego, żeby czuć się lepiej. Dokładnie. A my w ogóle nigdy nie reklamowaliśmy w tym podcastie swoich gabinetów. No w sumie to nie. Nie. Tak.
To mamy jak coś. Tak, jakby co, to tak. Mamy dwa różne gabinety. Tak, w dwóch różnych miejscach. Tak. Świadomość zdrowia, triada zdrowia, dziękuję, do widzenia i bardzo was polecamy. I znaczy do nas, wiesz, sytuacja jest taka, że do nas się można być, może być tak, że trochę ciężko się wpisać czasami. Mhm. Więc, ale mamy super zespół w jednym drugim gabinecie. Tak, tak, tak. No, więc, ale zachęcił. Tak. No tak, jest super. Jest super. No po prostu nie wiedziałem, czy mamy dodatkową godzinę na tym, że... Nie, jest zespół super. Żeby opowiedzieć, kogo kto mamy. Się czym zajmuje. Opowiedz. Nie, no nie bez przesady. Może być, można poczytać o tym na stronie internetowej, albo na social mediach. Tak, mamy fajne ekipy, które zajmują się zarówno taką medycyną bardzo konwencjonalną, jak i średnio konwencjonalną. Myślę, nie, bardzo konwencjonalną, jak i ta, która będzie niedługo konwencjonalna. Uuu, dobra, to mi się podoba. Wiesz co, sytuacja taka, bo no, chciałbym powiedzieć, że ja to wierzę, ale wiara jest po przeciwnej stronie wiedzy. A ja to wiem, że tak po prostu będzie wyglądało. Dzisiaj słyszałem w ogóle fajny tekst, możemy na koniec zostawić. I pomyślałem sobie wtedy o naszym trochę kursie. I to było słowa Einsteina. Wiem, że on jest często przywoływany, po prostu takim człowiek mem trochę się robi, ale że jeżeli twoja teoria nie jest wystarczająco szalona, to nie ma dla niej miejsca. No, muszę o tym jeszcze pomyśleć trochę. Pomyśl sobie, bo to trzeba szalonych rzeczy, żeby ten świat zmieniać i pchać go do przodu, a nie odtwarzania. No dobra. No, tak. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do następnego. Za 2 tygodnie w środę. Ciao.